Ciema, chłopoczkę. Witam. To kolejna rzecz. Tu się coś wydarzyło, dlatego wam powiem, co się wydarzyło. Ok, i to tak nawet ciekawe rzeczy. Nie, że takie, coś tam, tylko spoko. Także co? Na początku małpowa skóra. Strona, która naklejek nie wlicza. Można se wejść elegancko na stronę. Valentynkowy Event jest. Można se poklikać i dostać jakiś bonus. Tyle, co ja będę wam przedłużał. Takiego se wyciągnąłem. Pięć na wlepek ma ale fajny i jeszcze flocik jaki zachęcam do snajpienia itemków a teraz no więc tak, wydarzyła się sytuacja taka więc jest akcja no to jest reakcja to jest chyba pierwszy raz dosłownie, to jest chyba pierwszy raz kiedy mm, autentycznie e, jakaś, że tak to powiem naklejka z Paryża zrobiła jakikolwiek profit po tym jak wyleciała może dlatego, że żadna jeszcze nie wyleciała, to może być jedna z opcji. Albo te, co wylatywały, to są głównie naklejki, które nikogo nie interesują, w stylu na przykład, co tu takiego wyleciało, NIP albo Into the Bridge. No to rzeczywiście akurat nie są to najbardziej rozchwytywane wlepy. Chociaż Fnatic też nie będzie, a w sumie nie było widać tam żadnego szału na nich. Także to jest ogólnie w ten sposób. No i co, pewnie jeżeli ktoś tam gdzieś ma monte, no to można się tym zainteresować. Oczywiście nie jest to, bym powiedział, jakiś bardzo posrany poziom jak na to, ile one kosztowały kiedykolwiek, ale pewnego rodzaju déjà vu u mnie to powoduje, kiedy widzę coś takiego. Przede wszystkim to tego nie kupować, to jest, to jest najważniejsze, żeby w takich momentach raczej zakupów nie robić, raczej właśnie sprzedaż tylko i wyłącznie wchodzi w grę. Ale information dla was jest se taki, o, można se coś tam, mózgu ten, pyk, pyk, no i co? No i tyle, nie? No. No.